Witajcie, z tej strony Maron. I teraz tak, pokażę wam dokładnie, jak dodać grę do poziomu Steam i oczywiście jak grać online w Payday 2. Jakże na początku mieliście instalację update i od 11, tak, teraz wam powiem. Payday i tak, i od Payday 2 update 11 hotfix FTS macie pokazane takie niebieskie okienko i tam macie dokładnie instalację tego update i przy końcu macie tam pokazane okienko z napisem Y albo N. Jeżeli wam dobrze zainstaluje update, pisze wam DON, klikacie wtedy na N przy końcu instalacji. A jeżeli źle wam zainstaluje, na przykład jakiś tam error wyskoczy, albo jakieś coś, na przykład co innego niż napis DONE, to wtedy naciskacie na Y i wtedy od nowa wam instaluje te całe update'y. Dobra. Teraz wam pokażę dokładnie jak dodać grę, ale na początek pokażę wam jakiego kraka właśnie wygrałem, żeby grać dokładnie w Payday 2. Dodałem, to nas w ogóle nie interesuje, to tu, to możemy wywalić, wziąć i do kosza. I teraz tak, ściągłem dokładnie Payday 2, Steamworks Fix Propet V9. Dokładnie ten krak. Dobra, wypakujemy go. No i te wszystkie tutaj. O. Te wszystkie tutaj pliki. Te tutaj. Kopiujemy. No i wgrywamy do folderu z grą, czyli tutaj. Dobra. Jeżeli jakaś... jeżeli by wam gra nie działała, to ściągacie dokładnie plik. Wpisujecie w Google i ściągacie dokładnie ten plik. d3d9.dll. No i tak. Teraz dodajemy... dodajemy grę do poziomu Steam, czyli dodajemy tak. Tutaj. I dodaj grę spoza Steam. Teraz dajemy na przeglądaj. I otwieramy tam, gdzie mamy zainstalowaną grę. Dysk lokalny C. Tu. Tam, gdzie wy macie, to szukacie. Dobra. I teraz dodajemy plik dokładnie Payday 2 Win32 Relays. Ten tutaj. Dajemy na otwórz. I dajemy na dodaj wybrane programy. No i okej. I dajemy na graj. W następnym filmiku wam pokażę dokładnie jak grać, jak się przemieszczać, jakie bronie są i w ogóle wszystko co zależy do grania w Payday 2, oczywiście przez multi. Także więc dzięki wielkie, pozdrowienia dla was i proszę o łapkę w górę.